Раз, два, три. Раз, два, channel five. Five. One, two. One, two. Трохи иначе делал. Альбо мне сейчас дали. One, one. Уже себе давать. День добрый. Вечер. Cześć. Opowiem wam dzisiaj na swoim własnym przykładzie, jak sobie wymyślić fajną pracę. No i to wcale nie jest takie trudne, ale należy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, że tak naprawdę za nas nikt sobie tego nie zrobi. Co mam na myśli? No chodzi o to, że już minęły takie czasy, albo one już mijają. Takich firm jest coraz mniej, że to firma się zastanowi, jaką ścieżkę kariery ułożyć pracownikowi, co się z tym pracownikiem będzie działo za 10-15 lat. No niestety, ale dzisiaj coraz bardziej firmy nie wiedzą, co się będzie działo za 10-15 lat, bo świat się dosyć szybko zmienia. No i w związku z tym nie planują takich rzeczy. No więc, żeby mieć tą fajną pracę, trzeba ją sobie samemu wymyślić. Ja w momencie, kiedy dołączyłem do firmy, w której teraz pracuję, to dołączyłem na stanowisko asystenta. Wcale to nie jest tak, że wtedy marzyłem o tym, żeby być asystentem, natomiast po prostu wtedy była taka możliwość pracy u nich. Jak popracowałem sobie rok na tym stanowisku, to bardzo szybko zauważyłem, że jest tam potrzeba prowadzenia projektów w tej firmie. No więc zamiast czekać, aż firma się domyśli, to sam poszedłem do swojego szefa i powiedziałem: słuchaj szefie, ja bym się chciał zajmować projektami. No ale szef się zastanowił, pogadał ze mną chwilę, powiedział: dobra. A potem jak była potrzeba zbudowania działu informatyki w tej firmie, to tak samo poszedłem do szefa i powiedziałem: dobra, ja zbuduję ten dział. Ja wcale wtedy nie miałem doświadczenia w budowaniu takich działów, dopiero się tego nauczyłem robiąc to. No zbudowałem ten dział. Dlaczego ci to wszystko opowiadam? No dlatego, żeby pokazać, że gdybym siedział i czekał, aż firma mi sama to zaproponuje, to być może nigdy bym się nie doczekał. Nie wiem tego. Całe szczęście poszedłem, powiedziałem, że to ja się chcę tym zająć. No i się zająłem. To chodzi o to, żeby przede wszystkim mieć samemu na siebie pomysł. Jeżeli się ma na siebie pomysł, to w momencie, kiedy się nadarza okazja zrealizować kawałek tego pomysłu, zrealizować jeden krok w stronę tego pomysłu, to żeby wtedy podnieść rękę i powiedzieć: dobra, ja się tym zajmę. To naprawdę jest ważne, bo bardzo często ludzie czekają, aż zostaną nominowani. A w większości firm to nie tak działa. W większości są oczywiście korporacje, które mają przemyślane ścieżki kariery, które bardzo wnikliwie analizują każdego pracownika, ale one też trochę podchodzą do tych pracowników jak do takich elementów układanki jakiejś, jak do jakiegoś wielkiego systemu. Mi się wydaje, że firmy, które bardziej ludzko do pracowników podchodzą, nie mają każdego pracownika wrzuconego w jakąś tabelkę i opisanego kryteriami. I w takich firmach trzeba właśnie wiedzieć, kiedy podnieść rękę, powiedzieć: dobra, ja się tym zajmę, jest potrzeba, żeby coś zrobić, to ja to zrobię. I się po prostu tym zająć, czymś, co jeden krok przybliża cię do tego, żeby pracować na tym swoim, powiedzmy, wymarzonym stanowisku, tak? Także naprawdę w życiu zawodowym, o ile się nie jest chirurgiem i można kogoś zabić, uważam, że w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne to, żeby się podejmować rzeczy, żeby mówić: dobra, ja się tym zajmę, dobra, jestem odpowiedzialny, ja dokończę ten projekt. I wybierać sobie rejony działalności w taki sposób, żeby
za każdym razem być o ten jeden kroczek bliżej do swojego wymarzonego miejsca w karierze zawodowej. Niezależnie od tego, co to jest, czy to jest stanowisko szefa jakiejś firmy, czy to jest stanowisko jakiegoś specjalisty, czy chodzi o jakąś bardzo wąską specjalizację. No i z biegiem czasu zdobywałem doświadczenie, z biegiem czasu coraz więcej potrafiłem robić. No dzisiaj mogę powiedzieć, że tak, no znam się na budowaniu działów informatyki, no nie? Znam się na prowadzeniu projektów. Ale wtedy, jak pierwszy raz to robiłem, to się wcale na tym nie znałem, natomiast chciałem się tym zajmować. I to ja podniosłem rękę, powiedziałem, dobra, ja się tym zajmę, ja wam rozwiążę ten problem. I w ten sposób będziesz miał fajną pracę. Po prostu nie można czekać, aż ktoś nam pozwoli, nie można czekać na pozwolenie, trzeba po prostu robić. Dalej grają jak Tool, czy nie? Chodź, powtarzam!